Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, od kiedy pojawiły się informacje o ich romansie, niemal nie mają spokojnego dnia. Duży wpływ na tę sytuację mają byli małżonkowie Kasi i Maćka. Paulina Smaszcz, była żona Maćka, ostro wypowiadała się na temat swojego byłego męża i jego nowej partnerki. Wyraziła swoje oburzenie tym, że Maciej jeździ na wakacje z Katarzyną do miejsc, gdzie wcześniej spędzał czas z nią i ich rodziną. Brak wstydu, brak mózgu, czy brak klasy? Konkubiny jeżdżą na wakacje z obecnymi facetami w miejsca, gdzie on spędzał przez wiele lat wakacje ze swoją rodziną, swoimi dziećmi, gdzie deklarował miłość, wierność i oddanie na zawsze. To trend, czy wzorce? Obecnie pani Kasia z Maciejem spędzają wakacje na wyspie Leros, gdzie przez 15 lat całą rodziną spędzaliśmy wakacje, napisała w sieci. Doniesienia medialne mówiły, że Kasia i Maciej chcą uciszyć Paulinę za pomocą prawników. Paulina początkowo kpiła z tego na Instagramie, ale później zaczęła unikać publicznych wypowiedzi na ten temat. Zgodnie z informacjami na żywo, Smaszcz przemyślała sprawę i zaczęła prosić nową partnerkę swojego byłego męża o rezygnację z działań sądowych. Katarzyna Cichopek postanowiła pozostać nieugięta w swojej postawie. Była żona Maćka zbyt wiele razy publicznie obrzucała ją błotem, by mogła liczyć na polubowne rozwiązanie. Kasia jest zdecydowana czekać na dzień, w którym sąd stwierdzi, że jej dobre imię było permanentnie naruszane, powiedziała przyjaciółka aktorki w rozmowie z Na Żywo. Jak informuje Tygodnik, Cichopek i Kurzajewski domagają się nie tylko przeprosin, ale również zadośćuczynienia za doznane krzywdy. To doprowadziło do tego, że Paulina Smaszcz przestała ich niepokoić. Jednak Kasia i Maciej nadal nie mogą skupić się na przygotowaniach do ślubu, ponieważ Marcin Hakiel, były mąż Cichopek, wypowiedział się na temat sytuacji w podcaście Radio Z Pogadamy, Zobaczymy. Wyjawił, że otrzymywał różne informacje. Mam poczucie, że to jest mówienie prawdy. Nie ukrywałem, że udzieliłem wywiadów, aby wyprostować pewne rzeczy, bo docierały do mnie różne informacje. Ostatnio różni dziennikarze sami do mnie dzwonili, pisali, że dzieją się różne rzeczy na backstage'u, wyznał Hakiel. Potem zasugerował coś okropnego pod adresem byłej małżonki, nie bawmy się, nie mamy po 12,15 lat, żeby się bawić w jakichś właśnie ukrytych informatorów, znajomych, no umówmy się. Takie rzeczy się nie dzieją, grzmiał. To jest po prostu wypuszczane przez kogoś zainteresowanego w jakimś tam celu swoim. Ja nie mam problemu z tym, żeby pogadać w cztery oczy, w ośmioro oczu, sześcioro oczu, czy ile tam, dodał. Katarzyna i Maciej dostali więc kolejny bolesny cios, który nadszedł bardzo niespodziewanie. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.